Nawet w 97 roku ta woda nie wystąpiła tak, żeby zalała tutaj naprzeciwko ulicy te domy. Sam wczoraj cały dzień poświęciłem na to, żeby gdzieś tam ratować dobytki. Tak wyglądały te obrazki, które Państwo znakomicie znają, bo to są obrazki sprzed kilkunastu albo kilkudziesięciu godzin, pochodzące z południowo-zachodniej części naszego kraju. A tutaj dla odmiany Warszawa, która budzi się do życia, Warszawa, która cały czas monitoruje to wszystko, co dzieje się w innych regionach Polski, zwłaszcza w tych zagrożonych powodzią. Szanowni Państwo, 17 dzień września, kłaniamy się, mówimy Państwu dzień dobry ze studia programu Wstajemy, natomiast dzisiaj to wstajemy. Mimo że w swoim tradycyjnym studiu, to troszeczkę w innej formie. Staramy się dopasować do Państwa oczekiwań, do oczekiwań naszych widzów. Staramy się dopasować wreszcie i odpowiedzieć na potrzeby aktualnej sytuacji. A ta jest trudna, cały czas trudna, mimo że prognozy pogodowe, o których także będziemy mówić i do których także będziemy nawiązywać, są dość optymistyczne. Warto powiedzieć, że te najbliższe kilka dni to mają być dni ciepłe i to mają być dni suche. Są wprawdzie ostrzeżenia pierwszego stopnia na środę dla kilku województw, także z południowej Polski, które zapowiadają przelotne opady, a być może także burze i wyładowania atmosferyczne, a także silniejszy wiatr, ale to nie będą takie ulewy, jakich doświadczaliśmy w weekend, co ma bardzo duże znaczenie dla tych wszystkich, którzy mierzą się z powodzią. Nasi reporterzy też mierzą się z powodzią, szanowni Państwo. Przypominamy przy okazji także, że nasi reporterzy mogą pomóc, ale Państwo też mogą pomóc. Podajemy tutaj na dole numer konta, specjalnego konta Fundacji Republika, na które można wpłacać pieniądze z dopiskiem z pomoc dla powodzian. Zachęcamy do tego, żeby w tę pomoc się angażować. Ta pomoc jest dzisiaj bardzo potrzebna. No i przypominamy także o tym, że staramy się stać na wysokości zadania i wysyłać tę pomoc w kierunku powodzian w postaci na przykład wody mineralnej, która jest niesłychanie potrzebna. 15 tysięcy butelek wody mineralnej już ruszyło z siedziby Republiki w kierunku tych województw, tych miejscowości, które tego najbardziej potrzebują. Są tam także nasi reporterzy, o czym wspominałem. Ci wszyscy, których Państwo znają, lubią, których Państwo na co dzień tutaj goszczą w swoich domach, a którzy mają okazję mówić do Państwa z wysokości tych kanap, z wysokości tego studia, rozjechali się po Polsce. Ania Popek, Karol Kuz, Zosia Niechciał, oni wszyscy dzisiaj będą relacjonować dla Państwa sytuację w tych kluczowych, najważniejszych miejscach, w tych kluczowych odcinkach, gdzie cały czas jest ogromne zagrożenie wystąpienia powodzi i tej fali powodziowej, która może pokrzyżować życie wielu mieszkańców, wielu Polaków. Łączymy się z nimi w takim razie. Na początek do Ani Popek zaglądamy. Ania Popek jest w Brzegu, a w jakim miejscu dokładnie, to już Ania nam powie. Dzień dobry. Jesteśmy przy moście na Odrze. Jak Państwo widzą, most jest przejezdny. Wczoraj wśród mieszkańców Brzegu trwały dyskusje i rzeczywiście to, czy będzie przejezdny, budziło wielki niepokój, bo jest to ważny punkt komunikacyjny, ale działa. Jest na razie przejezdny, można się po nim poruszać. Natomiast część miasta położona za Odrą jest ewakuowana i stamtąd także musieli ewakuować się WOPR-owcy, którzy przenieśli się na tę część miasta. Jest ze mną pan Artur z oddziału WOPR. Proszę powiedzieć, jak teraz wygląda sytuacja. Dzień dobry. Sytuacja wygląda na ten moment tak, że stan wody cały czas się podnosi. Najgorszego momentu spodziewamy się dzisiaj w nocy, tak więc jesteśmy cały czas przygotowani i gotowi do zbudowania łodzi, jeżeli będzie taka konieczność, a na ten moment nasze czynności polegają na pomaganiu okolicznym miejscowościom przy workach z piaskiem, przy transporcie tego, przy organizacji piasku w worku, żeby wszystko było dowiezione. Współpracujemy również ze strażą, która położyła specjalne panele przeciwpowodziowe. No i na ten moment tylko tyle. Nie mieliśmy żadnych sytuacji, że musieliśmy kogoś ewakuować drogą wodną. Wszystko odbywało się autobusami. Na ten moment jest spokojnie, czekamy, co się dalej wydarzy. Ale jesteście przygotowani, bo widziałam, że tam obok są i skutery, i łodzie przygotowane? Tak, mamy dwie łodzie, jeden skuter w gotowości, stoły tylko podpinamy, wodujemy i w razie konieczności jesteśmy na wodzie i dopływamy w ciągu kilkunastu minut do, oczywiście jeżeli to będzie tutaj w okolicy, do poszkodowanego bądź do sytuacji, która wymaga naszej obecności na wodzie. Ale wy sami także musieliście się ewakuować, prawda? Tak, zgadza się. Nasza jednostka jest aktualnie podlewana. Nie mogliśmy tam zostać, bo nie było to zbyt bezpieczne, dlatego zabraliśmy cały sprzęt, to co mogliśmy. No, duża część z tego również tam została, w tym dwie, trzy łodzie. Mam nadzieję, że nic się z nimi wielkiego nie stanie.
Przenieśliśmy się na drugą stronę, gdzie jest jeszcze w bezpiecznie. Nie spodziewamy się, żeby woda dotarła aż tak wysoko, ale w razie czego również stąd będziemy mogli się ewakuować do wyższych miejsc w naszej miejscowości. Ta strona Odry, po której jesteśmy, to strona stara, ze starówką, z pięknym ratuszem, z kościołem, więc rzeczywiście miasto prześliczne. Wydaje się, że ta pomoc i zabezpieczenie przeciwpowodziowe jest dość dobrze zorganizowane, bo wczoraj, kiedy byliśmy tutaj, to na grobli właśnie woda się podnosiła dość szybko. Teraz to się wydaje, że trochę się ustabilizowało i ten nurt wody, choć podniesiony mocno, jest spokojny. Z Pana doświadczenia, czy wskazuje to na to, że jednak miastu uda się uniknąć zalania? Mam taką nadzieję, na pewno część ulic będzie delikatnie podlana, to już jest przesądzone. W jakim, czy będzie to duży stopień, tego na ten moment nie jestem w stanie powiedzieć. Będziemy musieli reagować, czy nasze zapory wytrzymają, czy gdzieś na wale nie przeleje. No będziemy reagować tam, gdzie będzie taka potrzeba. Wczoraj widzieliśmy, że była i ewakuacja, i wszyscy mieszkańcy w gotowości, ale dzisiaj wydaje się, że mieszkańcy są dość spokojni, jakby oswojeni z tą sytuacją, że żywią może zagrozić. Na pewno nie znajdą Państwo tutaj takich widoków jak w Nysie czy w Lądku-Zdroju. Jest tutaj dużo spokojniej, ale też Odra rozlewa się na tym odcinku dużo szerzej. Być może to sprawiło, że na razie i oby tak zostało, sytuacja jest spokojna. Dokładnie tak. No my jesteśmy w bardziej komfortowej sytuacji niż Nysa, bo zanim do nas dojdą te wszystkie fale, to już zdążą się rozlać i będzie ona mniejsza. Dlatego no, miasto żyje swoim życiem, ludzie chodzą do pracy, nic wielkiego się nie dzieje. Mamy też bardzo dużo wolontariuszy. Tak naprawdę te wszystkie worki to jest większość ich pracy. Tak więc no, miasto się gdzieś tam samo w sobie organizuje, rąk do pracy jest dużo. Chęci też, jak najbardziej. Tutaj rzeczywiście całe takie sterty worków z piaskiem, one w różnych punktach miasta są przygotowane, więc widać, że to jest taki powszechny ruch. Bardzo dziękuję. Pan Artur z Brzeskiego Oddziału WOPR-u był moim gościem. No, będziemy oczywiście obserwować tę sytuację, być może przeniesiemy się teraz do Wrocławia, gdzie także docierają, skąd także docierają takie niepokojące sygnały, ale na razie tutaj w Brzegu sytuacja wydaje się opanowana. Bardzo dziękuję. Również dziękuję. Dziękujemy Aniu. Oczywiście do Ani jeszcze będziemy wracać. Myślę, że za kilkadziesiąt minut raz jeszcze oddamy jej głos i postaramy się upewnić, że w Brzegu sytuacja rzeczywiście jest opanowana i jest, wszyscy są przygotowani na to, kiedy ta fala nadejdzie. Być może troszeczkę się rzeczywiście rozejdzie, być może troszeczkę się rzeczywiście rozproszy. Na razie w Brzegu wszystko wygląda na to, że będzie spokojnie, po prostu. I bardzo dobrze. Łączymy się z kolejnym miejscem, szanowni państwo. Karol Kus wybrał się do Raciborza. Taki ogromny zbiornik retencyjny, Racibórz Dolny, który ma spowodować, że i Opole, i Wrocław, i Krapkowice, i Kędzierzyn-Koźle będą bezpieczne. Pytanie, czy ten zbiornik wytrzyma. Ale z tym pytaniem udajemy się już do Karola Kusa. Dzień dobry, Karolu. Masz szczęście być w miejscu, które budzi nadzieję, które daje nadzieję mieszkańcom wielu polskich miast, dużych aglomeracji. Jak sytuacja wygląda w takim razie na miejscu? Dzień dobry Państwu, dzień dobry Rafale, witam Cię serdecznie. Sytuacja wygląda następująco. Drodzy Państwo, to jest miejsce strategiczne, miejsce, od którego zależy los wielu dużych miast i tych miejscowości, które przed chwilą Rafał wymienił. W tym zbiorniku, który zapełnia się od dwóch dni, w tej chwili poziom wody jest na gdzieś etapie między 60 a 70%, ale jeszcze wczoraj wieczorem było to zaledwie 40%. Kiedy zbiornik Racibórz Dolny zaczyna przyjmować wodę? Wtedy, kiedy jej przepływ, a mówimy tutaj o Odrze, jest powyżej 1200 metrów sześciennych na sekundę. Ten zbiornik, drodzy Państwo, mieści w sobie 185 milionów metrów sześciennych wody. Już niestety zaczyna się spuszczać ta woda, dlatego że dosyć szybko przybiera, ale przyjął bardzo dużą ilość tego całego dopływu tej górnej Odry, bo sam zbiornik znajduje się na 46 kilometrze Odry od strony czeskiej przez tą Polskę. I wyobraźcie sobie Państwo, że przed jakby tym zbiornikiem miejscowość Chałupki czy Krzeszanowice są zalane. Natomiast to, co się dzieje za, na szczęście przez to, że ten zbiornik podejmuje taką ogromną ilość wody, jest bezpiecznie. Jeżeli chcesz o coś, Rafale, zapytaj, to zapytaj w tej chwili, bo mamy tutaj jeszcze ciekawe informacje. Jeżeli chcesz coś przekazać, to proszę bardzo. To jesteśmy bardzo ciekawi tych Twoich informacji, natomiast zapytam Cię o jeszcze jedną rzecz, bo za Twoimi plecami jest zupełnie spokojnie. Powiedz, czy tam ruch odbywa się w miarę normalnie, czy policja nie dopuszcza nikogo w okolice zbiornika?
W okolice zbiornika nie można dojść zupełnie. Tu, jak Państwo widzicie, w oddali stoi samochód policyjny. Tam policja zatrzymuje wszystkich. My chcieliśmy zrobić dla Państwa tą relację właśnie z wału, ale ten wał jest niedostępny i przez następne dni tak samo będzie. Z tamtej strony widać, drodzy Państwo, Wojska Obrony Terytorialnej. Oni w tej chwili kończą swoje prace przy zabezpieczeniu spustu tej zapory, która się znajduje na końcu w kierunku dolnego biegu już Odry. I skończyli pracę, ponieważ gdzieś w jednym momencie było niebezpiecznie i trzeba było to zabezpieczyć. Nie było to zabezpieczone workami z piaskiem, tylko workami z potężnymi głazami, tak żeby to wszystko było stabilne. 26 km kwadratowych. Taka jest powierzchnia tego zalewu. W następnej odsłonie, drodzy Państwo, kiedy już się zrobi trochę jaśniej, polecimy dronem i pokażemy Państwu ogrom tego miejsca, bo to jest niebywałe, kiedy jest się tutaj. W tej chwili Państwo może tego nie widzicie, ale z lotu ptaka będzie ten ogrom widoczny. Na szczęście od 2020 roku już jest w użytku właśnie ten zbiornik, który jest naprawdę strategiczny. To właśnie w 1997 roku brak tego zbiornika spowodował tak potężne zgliszcza w Opolu, we Wrocławiu, w Legnicy, i tak dalej, i tak dalej. Także Odra przez ten zbiornik jest dosyć mocno zabezpieczona, ale w Bystrzyca Kłodzka, która płynie niedaleko, i podobny zbiornik jest w Otmuchowie, tam ten zbiornik już jest zapełniony w blisko 90%. Zbiornik Topola uległ już przelewowi, także tam może być niebezpiecznie. My jeszcze dzisiaj zajrzymy już po poranku, bo mamy tam aż 140 km do podobnego zbiornika, no, od południowo-zachodniej części Wrocławia, czyli w Mietkowie. Udamy się do miejscowości Bożygniew, bo stamtąd będziemy mogli zobaczyć tamę, która już wypuszcza spore ilości wody, dużo większe niż do tej pory, dlatego że musi ta Bystrzyca, która płynie do tego zbiornika, wlewa się dosyć mocno z całym dopływem i w tej chwili najprawdopodobniej część Wrocławia od tej strony południowo-zachodniej może być zalana i tam będą ewakuowani ludzie ze swoich domostw. To tyle na razie, drodzy Państwo, tutaj od nas, ze strategicznego miejsca dla biegu Odry. Będziemy się łączyli w części dalszej. Pokażemy Państwu ogrom tego, jak ten zbiornik tak naprawdę wygląda. Dziękuję Państwu, dziękuję Ci. Oddaję głos Rafałowi. Będziemy cały czas na łączach. Bardzo dziękuję, Karolu. W takim razie do usłyszenia. Przypominamy Państwu, że staramy się eksponować co jakiś czas na dole ekranu specjalny numer konta, na który można wpłacać pieniądze, które zasilą tych wszystkich, którzy dzisiaj są najbardziej potrzebującymi osobami w Polsce, czyli tych, którzy zmagają się z powodzią, z tą falą, jaka pojawia się na poszczególnych etapach polskich rzek na południu i głównie w południowo-zachodniej Polsce. Z Karolem oczywiście będziemy się łączyć. Będziemy wracali jeszcze na ten zbiornik retencyjny w Raciborzu Dolnym. Zbiornik, który, przypominamy, daje nadzieję wszystkim mieszkańcom tych dużych miast Wrocławia, Opola, Kędzierzyna, Koźla, Krapkowic, na to, że nie powtórzy się sytuacja z 1997 roku, kiedy tego zbiornika jeszcze nie było i doszło do wielkiej tragedii. Powódź tysiąclecia, tak zwykło się ją często określać. Ten zbiornik funkcjonuje od 2020 roku. Jest zbiornikiem na wskroś nowoczesnym, sfinansowany zresztą także z pieniędzy Banku Światowego czy z pieniędzy Unii Europejskiej. Bardzo często wizytowany także przez choćby przedstawicieli tych instytucji, ale także przez przedstawicieli innych krajów, które też często dosyć zmagają się ze skutkami powodzi. Zazwyczaj wyjeżdżali z Polski zaskoczeni tym, że taka nowoczesna budowla mogła powstać i tak świetnie funkcjonuje. To jest zbiornik, który jest napakowany elektroniką, który ma przeróżne metody i urządzenia pomiarowe, które pozwalają kontrolować to wszystko, co tam się dzieje. Natomiast też mamy świeżo w pamięci te słowa Karola Kusa, który zwracał uwagę na to, że ten zbiornik jest już w znacznej mierze wypełniony. Mamy nadzieję, że swoje zadanie jak najbardziej spełni. A moje pytanie do Karola, w którym byłem ciekaw i prosiłem o odpowiedź na pytanie, czy tam się po prostu kręcą ludzie, było powodowane także tym, że pojawiły się w przestrzeni publicznej takie specjalne apele policji, ale także władz Wód Polskich na przykład, które prosiły o to, żeby ci ludzie, którzy tam jeszcze kilkanaście godzin
godzin temu. Gromadzili się, byli bardzo ciekawi, wiedzeni niepokojem, przychodzili na wały, przychodzili w okolice zbiornika retencyjnego w Raciborzu, żeby po prostu tego nie robili. Ciekawość trzeba poskromić w momencie, kiedy to może rodzić zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia, a tych gapiów było rzeczywiście sporo. Dzisiaj policja nikogo już w okolice zbiornika nie dopuszcza w trosce o zdrowie i życie tych wszystkich, którzy chcieli się przyjrzeć z bliska, jak ta woda się zbiera i jak funkcjonują służby. Natomiast na szczęście i policja, i wojsko wygląda na to, że być może ta reakcja, zwłaszcza jeśli chodzi o wojsko, te rozkazy, jakie poszły do wojska, były trochę spóźnione, ale dzisiaj, zwłaszcza w okolicach Raciborza, to wszystko funkcjonuje w sposób należyty. Przypominamy, nowoczesny zbiornik retencyjny, Racibórz Dolny, funkcjonujący od 2020 roku, a w tym roku, w tej sytuacji powodziowej, no, pracujący od niedzieli, powinien zatrzymać wodę, która zmierzać będzie w kierunku Wrocławia, Opola, Kędzierzyna-Koźla czy też Krapkowic. I przypominamy, że pojemność tego zbiornika jest naprawdę gigantyczna. To jeden z większych zbiorników retencyjnych na południu Polski i dlatego ta nadzieja pokładana w nim jest tak duża, tak gigantyczna. To o tym wszystkim opowiadał Karol Kus. Wcześniej mieliśmy także przyjemność łączenia się z Anią Popek, która jest w brzegu, ale nasi reporterzy są nie tylko tam. Myślę, że najtrudniejszą noc ma za sobą Zofia Niechciał, która jest w Nysie. Jak wiemy, w Nysie sytuacja w nocy była bardzo trudna, być może nawet krytyczna. Wielu mieszkańców, w tym także nasza reporterka, pomagało w układaniu worków z piaskiem, dlatego Zosia spała chyba tylko godzinę z tego, co wiem, ale o szczegółach pewnie opowie nam sama. Zosiu, jak wygląda sytuacja w Nysie? Dzień dobry, chcę powiedzieć, że dobry, bo noc była bardzo ciężka. Nie ukrywam, że chyba najtrudniejsza ze wszystkich, jakie tutaj przeżyłam. Jestem tu w Kotlinie Kłodzkiej od 3 dni. Natomiast nie ukrywam, że ten największy kryzys przypada właśnie chyba na tę noc i na te wydarzenia z Nysy. To, co tutaj wczoraj się działo, to były prawdziwie apokaliptyczne sceny. Ja chciałabym Państwu móc pokazać więcej. Niestety jesteśmy troszkę ograniczeni naszym sprzętem. Spójrzcie Państwo, proszę, tutaj wczoraj właśnie stąd relacjonowaliśmy dla Was te wszystkie wydarzenia. To jest ta już słynna ulica Wyspiańskiego. To zaledwie po jednej stronie tej ulicy jest właśnie Nysa Kłodzka, ta rzeka, która cały czas grozi miastu. 300 metrów dalej jest to miasto, które wczoraj tak dzielnie bronili mieszkańcy. Informowaliśmy o tym do bardzo późnych godzin nocnych, w zasadzie do godziny pierwszej nadawaliśmy tutaj dla Państwa na żywo. To była ogromna akcja, przede wszystkim myślę, że 1000 osób, które tutaj, o tym jeszcze chciałam wspomnieć. Nie wiem, czy Państwo widzicie te tutaj konary, pień, drzewa. To właśnie tutaj wczoraj w tym miejscu stąd dla Państwa nadawaliśmy, dlatego że tutaj wszędzie wczoraj była woda. Ona już się cały czas przedzierała na stronę miasta. Tutaj worki, które udało się ustawić, ale to jest zaledwie jedna ze stron, w których ten punkt się, czy ta barykada się formowała. Oczywiście sama się nie formowała, formowali ją mieszkańcy i ochotnicy. Tysiące osób, kilkaset osób, myślę, blisko tysiąca, którzy utworzyli wzdłuż wału, my to też wczoraj Państwu pokazywaliśmy, utworzyli ogromny szpaler, przekazywali sobie te worki z rąk do rąk, aż do samego początku. Później do akcji włączyły się też helikoptery. One zrzucały takie ogromne beczpaki, też z piaskiem, też z jakimiś elementami betonowymi, tak się dokładnie to nazywa, po to, żeby na tym odcinku oddalonym od nas, myślę, około kilometra, również zatamować ten przepływ wody w stronę miasta. Sytuacja, mówię o tym, że była dramatyczna, bo było bardzo dużo chaosu w tej sytuacji. W zasadzie trudno było powiedzieć, kto zarządza. Ci liderzy pojawiali się, mam wrażenie, dosyć spontanicznie, ale przez to ta praca była naprawdę utrudniona. Wielka szkoda, bo był ogromny duch w narodzie, który można było wykorzystać. Dostałam informację, że już później, kiedy wybraliśmy się do naszej bazy, żeby tutaj
podładować swój sprzęt. Mieszkańcy pojawili się tutaj tak czy inaczej jeszcze raz, ponieważ w którymś momencie służby podziękowały im za pomoc. Mieszkańcy, sfrustrowani mieszkańcy, przyszli jeszcze raz, czekali pół godziny na worki z piaskiem, one nie dotarły, więc w akcie takiej desperacji mieszkańcy zaczęli zbierać tę kostkę brukową, która się tutaj znajdowała, i sami spontanicznie budowali kolejną barykadę. Bezskutecznie oczywiście, bo ona i tak dalej przepuszczała wodę, ale tak jak mówiłam wczoraj, chylę czoła przed wszystkimi, którzy tak do końca walczyli o swoje domy. Bardzo dziękujemy. My chylimy czoła przed tobą, Zasiu, bo wiemy, że pomagałaś i to tak naprawdę na równi z mężczyznami stawałaś, sypiąc piach do worków, układając je na tej właśnie barykadzie, która jest za twoimi plecami. Bardzo dziękujemy. Będziemy do ciebie wracać. Oczywiście za kilkadziesiąt minut połączymy się i z Zofią, i za nią, i z Karolem ponownie, żeby wysyłać tych relacji, które będziemy starali się serwować, podawać państwu na bieżąco. Przy okazji jeszcze przypominamy, że dzisiaj 17 dzień września, co podkreśla ten biało-czerwony kotylion, i warto też pamięcią wracać do tego wszystkiego, co 85 lat temu wydarzyło się w Rzeczypospolitej. To wtedy doszło do czwartego rozbioru Polski. Od 1 września zmagaliśmy się z nawałą niemiecką, 17 września dołączyli się do tego jeszcze Sowieci, a że wszyscy wtedy szarpali za to biało-czerwone sukno, jakim była Rzeczpospolita, to jeszcze i Słowacy, i Litwini dołożyli swoje. Pamiętamy także o tym i hołd składamy tym wszystkim, którzy wtedy w obronie ojczyzny stawali. A dziś hołd składamy tym wszystkim, którzy stają w obronie Polaków, ich domostw, dobytku całego życia, którzy walczą z powodzią i o których jeszcze będziemy w naszym programie dzisiaj mówić. Krótka chwila przerwy, a potem przyjaciele i program Wstajemy Także.